Milada Horakowa spędziła prawie 5 lat w niemieckich obozach koncentracyjnych i więzieniach. Oskarżona o udział w antynazistowskim ruchu oporu. W komunistycznej Czechosłowacji skazana w pokazowym procesie na śmierć przez powieszenie jako przywódca spisku przeciwko Republice. Przed egzekucją napisała ostatni list do nastoletniej córki. Skonfiskowany przez komunistów trafił do rodziny dopiero po 40 latach. Jano, moja jedyna córeczko, mój skarbie dany od Boga. Kiedy dorośniesz, będziesz się pewnie głowić, jak to się stało, że twoja mama żyła tak, jak żyła, czyli dość nietypowo. Może zrozumiesz mnie wtedy. Zrozumiesz lepiej niż ja sama siebie jestem dziś w stanie zrozumieć. Wiele razy zmieniałam zdanie, układałam na nowo wartości, ale to, co pozostało we mnie niezmienne, bez czego nie wyobrażam sobie życia, to wolność sumienia. Pomyśl proszę, moja malutka, o tym, czy się nie myliłam. Całuję twoje włosy, oczka i usteczka. Tulę cię mocno w ramionach. Za rzadko to robiłam, kiedy mogłam. Zawsze będę przy tobie. Pamiętaj o mnie.